Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na test praktyczny ciekawego urządzenia, czyli Powerline 1000E od firmy Fritz. Jest to nic innego jak przesyłanie internetu poprzez sieć elektryczną. Brzmi niewiarygodnie, ale jednak jest prawdziwe i sprawdza się bardzo dobrze. Zobaczycie to dzisiaj w testach. Sprawdziłem to w kilku miejscach domu i naprawdę wyniki są rewelacyjne. Cenę tych urządzeń sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Tak wygląda moja instalacja, jeśli chodzi o internet. Mam tutaj modem Liveboxa niestety i od niego sygnał idzie do routera bezprzewodowego TP-Linka, który rozdziela sygnał na dom. Teraz, żeby działał system Powerline, wystarczy umieścić urządzenie w plecaku. Jeśli to jest jakaś listwa rozgałęziająca, jest warunek, żeby urządzenie było jako pierwsze, ponieważ wtedy nie mamy zakłóceń w sygnale. No i co robimy? Odpinamy przewód do powerline'u. Drugi koniec podłączamy do wolnego portu w routerze. Tak więc tą część instalacji mamy już ogarniętą i widzicie kontrolki power i LAN, czyli mamy i zasilanie, i już sygnał internetu nam idzie. Dobrze, moi drodzy, w praktyce wygląda to tak. W tej chwili mam jeszcze łączność bezprzewodową Wi-Fi, rozłączamy to i zostaje nam dostęp do internetu bezpośredni. Już Wam pokazuję panel sterowania. Mam tutaj połączenie lokalne, dostęp do internetu bezproblemowy. Mamy tył komputera, widzicie, tu jest jeszcze karta sieciowa, żeby nie było pomyłek, to ją sobie wyjmiemy. Nie mamy wtedy żadnego Wi-Fi i Powerline firmy Fritz jest tam w gniazdku. Jak widzicie, kontrolka Power i LAN się świeci, czyli mamy łączność. Sprawdzimy sobie teraz przy pomocy programu Speed Test. Od razu Wam mówię, że mam tu łącze niestety tylko 20-megowe i 1 mega uploadu. Tak więc no, 16 to tam będzie standard pewnie, a upload myślę, że jak dojdzie do 0,8 to będzie naprawdę dużo. Jest to Orange, czyli była tepsa, dlatego nie spodziewajmy się cudów. Dobra, do 0,8 się nawet nie dokula chyba. O, dobra, jest ósemeczka. Dobra, 0,8 i jak widzieliście, około 16 mega na łączu. I tu są wyniki. I teraz, żeby nie było, to podłączymy sobie też kartę sieciową. Jeszcze raz wepnę ją tutaj. Ok, karta sieciowa działa. Otwieramy połączenia, połączyło. I robimy jeszcze raz ten teścik. Myślę, że nie będzie tutaj żadnego zaskoczenia. Wyniki powinny być dokładnie takie same. Ok, testujemy. No i moi drodzy, jak na razie dokładnie to samo. Zobaczmy jeszcze upload. No, momentami upload poszedł troszeczkę wyżej, natomiast wynik bardzo, bardzo porównywalny. Pora, moi drodzy, na kolejny test. Powerline wylądował w gniazdku i będziemy teraz podłączać go do konsoli. No dobrze, przewód jest podłączony, zobaczymy teraz ustawienia. Wchodzimy w ustawienia sieci. O, i od razu domyślnie wykryło nam sieć przewodową, czyli połączenie poprzez Powerline firmy Fritz. Oczywiście możemy się połączyć też bezprzewodowo, natomiast w tej chwili konsola wykryła połączenie bezpośrednie. Ok, sprawdźmy w takim razie, czy wszystko będzie działać bez problemu. Przejrzymy sobie sklep. I zobaczcie, mamy połączenie. Bez problemu internet nam śmiga. Ponownie jesteśmy w domu, z tym, że dwa piętra niżej w piwnicy udało się tutaj znaleźć gniazdko i tam jest podłączony adapter
firmy Fritz. Teraz podłączymy do komputera, do laptopa żony bezpośrednio, przewodowo i zmierzymy prędkość. Odległość do piwnicy od routera, no to już jest na pewno powyżej 100 metrów instalacji elektrycznej, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj działało. W tej chwili jeszcze mamy Wi-Fi, rozłączam to połączenie i w tej chwili widzimy, że mam tutaj połączenie lokalne, czyli przewodowe. Ok, zaczynamy test. Jestem ciekaw, czy przy tej odległości instalacji będą jakieś różnice w prędkości. No, zobaczcie. Ponownie na niecałe 16 mega nam skacze. I jeszcze upload. No i znów bardzo podobnie w okolicach 0,85 maksymalnie. Ok, test zakończony. No i czas na ostateczną część testu. Opuszczamy dom i udajemy się do garażu. Czyli odległość tej instalacji elektrycznej już będzie naprawdę duża. Okay, dochodzimy do garażu. Jak widzicie, dom mam kilkanaście metrów dalej. Dobrze, więc mamy sporą odległość od domu. I dodatkowo jeszcze sytuacja wymusiła przedłużenie tej instalacji, ponieważ powerline nie mógł tutaj wejść przez tą klapkę, nie odchyliła się na tyle, żeby zadziałał. Dlatego też mamy jeszcze tutaj około 30-metrowy przedłużacz. Innego pod ręką nie ma, więc mamy już dobre kilkaset metrów od momentu, gdzie znajduje się mój router. Więc sprawdźmy to. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No i proszę bardzo, cały czas taka sama prędkość. I jeszcze tylko upload. No i do 80 doszło. 0,80 megabita. Bardzo dobry wynik. Jak na taką odległość od domu. Jeszcze dla potwierdzenia. Zobaczcie. Połączenie lokalne. Tak więc nie dość, że na kilku fazach działały te urządzenia bez problemu, ponieważ na piętrze, w piwnicy, nawet w garażu, na zupełnie innej fazie, bez problemu, przy odległości kilkunastu metrów w linii prostej od domu. A odległość instalacji to musi być no kilkaset metrów. Tego niestety w jakikolwiek sposób nie jestem w stanie sprawdzić, ale pamiętam, jak kładliśmy te instalacje, było tego naprawdę dużo. No dobrze, moi drodzy, część praktyczna za nami, jak widzieliście, nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o zastosowanie. Komu to się może przydać właściwie? Wielu z Was twierdziło w komentarzach w rozpakowaniu, że jeśli budujemy jakiś nowy dom, nowy budynek, to praktycznie w każdym pokoju mamy już przyłącze do internetu, czyli gniazdka w ścianach, gdzie po prostu podłączamy przewód internetowy. Ja robiłem remont kilka lat temu. Powiem Wam, że internet mam w dwóch pokojach, ponieważ tam tylko były planowane komputery. W jednym nawet jest to na wyrost, ponieważ jeszcze tam komputera nie było, może kiedyś będzie. Ale nie mam, że tak powiem, całego domu okablowanego, jeśli chodzi o instalację internetową, ponieważ nie było mi to potrzebne. A teraz pojawiają się takie problemy, że na przykład chcę sobie zaadaptować jakieś pomieszczenie kolejne, gdzie już instalacji internetowej nie doprowadzę, ponieważ nie mam jak, bym musiał duże przeróbki robić, jakieś tam kucia ścian i tak dalej, więc to jest bez sensu, ale sieć elektryczna jest rozciągnięta wszędzie po całym domu, więc wystarczy obojętnie jakie gniazdko, przy routerze wsadzamy sobie tego powerline'a i doprowadzamy gdzie chcemy. Druga rzecz, moim zdaniem, jeśli cały dom funkcjonuje na Wi-Fi, ponieważ Wi-Fi oczywiście mi sięga w całym domu, ale mamy tak, przynajmniej 3 telefony, no 4 telefony w domu, smartfony. W sumie jest około 5 tabletów
i są trzy komputery. Więc jak większość z tych urządzeń jednocześnie sobie śmiga na Wi-Fi, no to po prostu prędkość tego połączenia może być spadająca, mało stabilna, jeśli wszyscy korzystają z Wi-Fi. Jak wiadomo, Wi-Fi czasami ma większy zasięg, czasami mniejszy, dlatego też trzeba inwestować w jakieś wzmacniacze. Jeśli to ma kilka pięter, no to jeden router, nawet z mocnymi antenami, może nie zapewnić dobrego zasięgu na wszystkich kondygnacjach. Więc moim zdaniem mimo wszystko te powerline'y mają sens, ponieważ podłączamy sobie do komputera internet przewodowo, czyli mamy stabilną prędkość. Cena urządzeń nie jest niska, ale tak jak powiedziałem, są takie przypadki, gdzie takie połączenie może być nieocenione, ponieważ gniazdko mamy wszędzie pod ręką, a z tą instalacją internetową czy Wi-Fi czasami może być problem. Oczywiście nie twierdzę, że to jest rozwiązanie tanie. Cena dwóch modułów urządzenia to około 350 zł, więc nie jest to mało. Natomiast plusy są takie, że jeśli potrzebujemy, możemy tą sieć rozszerzać praktycznie w nieskończoność, ponieważ wystarczy jedno urządzenie zainstalować w miejscu, gdzie mamy router, a odbiorników możemy mieć ile tylko chcemy. To nie muszą koniecznie być odbiorniki firmy Fritz, mogą być też firm konkurencyjnych, byleby pracowały na tych samych parametrach. Więc daje to nam duże możliwości, elastyczne możliwości rozszerzenia tej instalacji internetowej nawet po całym budynku. No i zasięg tego jest naprawdę bardzo duży. Producent podaje, że tam około 500 metrów. Oczywiście nie liczymy w linii prostej, tylko liczymy po instalacji elektrycznej, a ta instalacja wiemy, że potrafi się zawijać w różne dziwne strony i na przykład z pokoju do pokoju możemy mieć powiedzmy 50 metrów czasami tej instalacji, ale to trzeba brać pod uwagę. Natomiast 500 metrów jakby nie było, to jest bardzo duży zasięg i nawet taki spory dom 2-3-piętrowy powinien być takimi możliwościami objęty bez problemu. Zależy to oczywiście jeszcze, gdzie mamy ten router. Podsumowując, ja uważam to rozwiązanie za naprawdę ciekawy pomysł. Może się przydać wielu osobom, a jednocześnie jeśli chodzi o cenę, to takie mieszane uczucia, ponieważ moim zdaniem jest to troszeczkę za drogie. Jakby to było z 250 zł, byłaby cena dużo atrakcyjniejsza, ale być może jak te rozwiązania staną się bardziej popularne, to troszeczkę te ceny jeszcze sobie spadną. Za chwilę ocena końcowa. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie w opisie filmu. Zapraszam Was też na mojego Facebooka. Tam różne ciekawe newsy się pojawiają, więc warto zajrzeć, polubić. A jeśli film ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, polećcie znajomym i ja będę Wam wdzięczny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć.